Dobra, zanim jeszcze zacznie się wideo i będziecie przewidzieć, jak znam życie, to chciałem wam coś powiedzieć. Dzięki już wam prawie za 1000 subów. Przepraszam, że nie było tak długo odcinka. I właśnie ciężko mi się z tym wyrobić, odcinkami z petardami i pirotechniką, no bo po prostu mam też z rodzicami trochę taki problem, że nie chcą mi za bardzo pozwolić strzelać, bo mówią, że to ludziom przeszkadza i tak dalej, a ja mieszkam w takiej okolicy, gdzie pustych pól i tak dalej praktycznie nie ma, więc jest ciężko. To dla was pytanie, czy chcielibyście serię, mianowicie, może to być dla was dziwne, ASG, akurat to jest plastikowa gówno zabawka za kilka złotych ze sklepu ABC, ale to mniejsza z tym. No i po prostu, czy chcielibyście takie serie z ASG, bo jednak jakiś tam sprzęcik mam do tego i chciałbym was jeszcze tutaj, że jeśli byście się zgodzili, to będzie z tego unboxing dosyć spory, bo sobie nową pompkę kupiłem właśnie do ASG. I jeśli by wy będziecie chcieli właśnie to piszcie w komentarzu. No i taka umowa by była, że do października dajmy tam oczywiście będą w międzyczasie też pirotechnika i tak dalej, ale ASG będzie też dosyć spory na moim kanale i dajmy tam w październiku kończę tam ASG i już zostaje tylko pirotechnika, więc piszcie, co ty myślicie i jak wy byście to widzieli, jakbyście wy najbardziej chcieli. To już widzimy się w dalszej części wideo, które nagrywałem kilka dni temu. Siemka, witam was w takim odcinku, jak zrobić tani, budżetowy pokaz fajerwerków na przykład imprezę urodzinową lub inne tego typu święta. No, jest to taki pokaz, gdy nie mamy zbyt dużego budżetu a chcielibyśmy jakąś imprezę, może po prostu jakąś datę, jakąś sytuację uczcić, uwiecznić właśnie małym pokazem fajerwerków, ale dosyć efektownym. Co będziemy potrzebować do takiego pokazu? Oczywiście będziemy potrzebować deseczki, na której wykonamy nasz pokaz. Tutaj akurat jest taka niezbyt duża, ale powinna idealnie wystarczyć. Oczywiście będziemy potrzebować lądu, którym będziemy nasze fajerwerki łączyli. I będziemy potrzebować trytek, którymi będziemy właśnie ląd łączyli zaciskami. Może też być zamiast tego taśma, ale o wiele bardziej sprawdzają się lepiej trytki. No i klej na gorąco, żeby sobie porządnie przyczepić wszystkie nasze fajerwerki do podstawki. I jeszcze papier lub karton, żeby mocniej umocować naszego one rolla na finał do całego pokazu. Aby właśnie zapewnić sobie bardzo dobry finał, ja sam sobie takiego one-rolla skonstruowałem, jak tu właśnie widzicie. Prezentuje się on tak. Jest on zrobiony z wyrzutni Chemical Attack. To jest jeden element. Drugim elementem będzie wyrzutnia, która będzie stanowiła takie rozwinięcie naszego pokazu. Na początek damy dwie małe, króciutkie fontanny i jeszcze po fontannach będzie fontanno-wyrzutnia Ballet, która też ma dosyć fajne efekty. Ogólnie cała cena wszystkich tutaj fajerwerek, co tu widzicie, ja za nie zapłaciłem, znaczy brat zapłacił, bo to na prośbę jego robię ten pokaz mini. Wynosi cena za to wszystko niecałe 10 zł, około 9 zł, ale to było na promocji, ale cena detaliczna, tak jak w sklepie by przyszło kupić te wszystkie fajerwerki, wynosi około 20 zł, niecałe 20 zł. I jak wykonać sobie takiego one rolla na finał, to zobaczcie w moim innym filmiku, do którego jest link w opisie. I oczywiście dlatego ktoś mi powie, czemu nie użyjesz wyrzutni kątowej, już zrobionej i gotowej, a dlatego jej nie użyję, ponieważ najtańsze dobre wyrzutnie kątowe według mnie zaczynają się od 40 zł. I są to wyrzutnie typu J290. No to sam koszt jednej takiej wyrzutni przekroczyłby kilkakrotnie planowany budżet pokazu i to by się mijało troszkę z celem. Ale jeśli ktoś ma większy budżet, to oczywiście taką kostkę kątową może sobie sprawić. No to co robimy najpierw, aby taki pokaz wykonać? Dobra, żeby obliczyć sobie czas naszych wyrzutni, wykorzystałem do tego YouTube lub własne filmiki, doświadczenie z poprzedniego Sylwestra. I tak właśnie się dowiedziałem, że
Ta wyrzutnia trwa około 13-14 sekund, od 12 do 15. Fontanna wyrzutnia balet trwa około 15 sekund, chociaż na przykład na niej samej jest napisane ponad 20 sekund, ale to jest niemożliwe, bo na żadnym filmiku i sam pamiętam, że strzelone na pewno nie więcej niż 15. Te małe fontanny, każda jedna trwa po 12 sekund, ale będą odpalane naraz, więc efekt będzie, czyli ogólnie będzie z nich dwóch 12 sekund i nasz finał będzie trwał od 3 do 5 sekund. No i myślę, że to by było na tyle z obliczenia czasu. Oczywiście możemy sobie jeszcze jakieś więcej rzeczy dodać, zorganizować, ale myślę, że tyle wystarczy na taki mini pokazik, bo to chodzi, żeby jak za najmniejszy koszt mieć jak najlepsze efekty. No i teraz po prostu musimy sobie wszystko połączyć lontem. W zależności ile czasu trwa wszystko, to tyle będziemy łączyć lontem. Na przykład między tymi fontannami a wyrzutnią balet ląd będzie miał długość około 8 cm, ponieważ te fontanny trwają 12 sekund, a jeszcze sam ląd od wyrzutni balet będzie się palił na pewno co najmniej 3-4 sekundy. No i tak robimy z każdą następną wyrzutnią i po połączeniu ich lądem widzimy się z powrotem. Dobra, tak wygląda cały pokaz połączony lądem i mocno przylepiony do naszej deseczki. Oczywiście bardzo ważne też jest, aby wyrzutnie były same przyklejone do podłoża, kleje na gorąco. Bardzo dużo go dałem i są bardzo stabilne. Nie wiem, jakbym mocno tego nie szarpał, to się nie da prawie w ogóle tego ruszyć. Tak samo wszystkie inne rzeczy, fontanny, a przede wszystkim najmocniej przylepiłem wachlarz, ponieważ on jest najmniej stabilny. I jeszcze na dodatek, przy odpalaniu takiego wachlarza warto obsadzić go kamieniami mimo przylepienia, żeby być pewnym, że nie poleci widownie. Myślę, że to już wszystko i za chwilę będzie pewnie efekt. Niestety mnie przy odpalaniu tego mini pokaziku nie będzie.